Biblioteka Kórnicka to miejsce wyjątkowe. Założył ją w pierwszej połowie XIX wieku hrabia Tytus Działeński, który w czasach zaborów, kiedy Polski nie było na mapie świata, postanowił ratować wszystko to, co stanowiło tą najcenniejszą kolekcję mówiącą o historii jego, naszego kraju. Kolekcjonował tak naprawdę wszystko od rękopisów poprzez stare druki, mapy, stare ryciny czy muzealia, które wówczas określano mianem starożytności. Dzięki jego jakby działalności udało się to wszystko zachować dla kolejnych pokoleń. Taki zresztą był cel samego hrabiego Tytusa Działańskiego. Jakby poprzez tę kolekcję chciał opowiedzieć historię naszego kraju, ale także zachować dla kolejnych następnych pokoleń, następnych rodów, czy po prostu dla nas. Właśnie dzięki jego działalności w bibliotece, która powstała tutaj w Zamku Kórnickim w 1826 roku i później powstałe muzeum, możemy zobaczyć, podziwiać najcenniejsze zbiory. Między innymi mamy książki takich pisarzy jak Jan Kochanowski czy Mikołaj Rej, albo też rękopisy pisane ręką samego Adama Mickiewicza czy Juliusza Słupackiego, albo chociażby autograf i fragment zapisu notowego Fryderyka Chopina. Przechadzając się z kolei po zamkowych pomieszczeniach, możemy podziwiać przepiękną rezydencję XIX-wiecznego arystokraty, a także oglądać niezwykle cenną kolekcję obrazów, mebli czy chociażby instrumentów muzycznych. Tak naprawdę, spacerując po zamkowych wnętrzach, mamy wrażenie, jakby właściciele zamku chwilę przed nami odeszli od stołu, czy jakby chwilę temu siedzieli na tej kanapie i spędzali swój czas wolny. Zapraszamy Was na niezwykłą wyprawę po tych zamkowych wnętrzach. Zajrzymy do starych magazynów z przepięknymi rękopisami czy starodrukami. Spróbujemy także przenieść się i podejrzeć ten świat zamkowy i to, jak wyglądało w nim życie prawie 150 lat temu. Co roku w ramach Kórnickich Dni Nauki zapraszaliśmy Was do wnętrz naszej biblioteki, żeby pokazać Wam to, czego zwykły turysta na co dzień nie może zobaczyć. Niestety w dobie światowej pandemii musieliśmy troszeczkę zmienić formę zaprezentowania naszych wnętrz, zbiorów i tych wszystkich ciekawostek, o których chcielibyśmy Wam opowiedzieć. Dzisiaj zaprosimy Was do tej biblioteki starej, ale też do tej biblioteki XXI wieku, gdzie z pozycji jakby siedzącej, bez wychodzenia w domu, w ekranie własnego laptopa czy też telefonu komórkowego możecie zobaczyć te wszystkie cenne rzeczy, które tutaj mamy zgromadzone. Ale zanim one tam trafią, to musi odbyć się cały proces przygotowania do tego, żeby te wszystkie zbiory na platformie się znalazły. Zaczynamy oczywiście od magazynów. Otaczają mnie książki, jesteśmy właśnie w magazynach Biblioteki Kórnickiej, czyli pokazujemy bibliotekę od kuchni i to jest ten pierwszy etap, kiedy książka z magazynu, z półki trafia do bibliotekarza. Książki mamy różne. Rękopisy, stare druki, nowe druki i tak naprawdę opracowanie możemy podzielić na takie dwa podstawowe etapy. Pierwszy to jest opisanie książki, jak ona wygląda. To jest współczesna książka, którą każdy z Was pewnie ma na półce w swoim domu. Czyli opisujemy książkę, że jest okładka, ile ona ma stron, oczywiście spisujemy, muszę otworzyć, tytuł, autora, rok wydania i to jest to taka podstawowa forma opisu książki. I ta książka tak naprawdę w takiej postaci również może trafić na platformę cyfrową. Ale mamy bardziej skomplikowane książki. To jest książka już, którą nazywamy starym drukiem. To jest książka z XVII wieku, czyli już dosyć stara. I tutaj troszeczkę to opracowanie jest trudniejsze, ponieważ nie tylko opisujemy, jak ona wygląda z zewnątrz, musimy jeszcze wiedzieć, czy to jest papier, czy to jest pergamin, skóra, te wszystkie elementy zdobnictwa, to też jest etap opracowania. Oprócz tej karty tytułowej, która w przypadku tych starych książek niestety bardzo często jest po łacinie, musimy jeszcze rozczytać to wszystko, co w środku się znajduje. I tutaj już mówimy o takim opracowaniu fachowym, merytorycznym, bardzo zaawansowanym. Bardzo często bibliotekarz w ogóle to jest taki zawód, można by powiedzieć, który łączy w sobie różne dziedziny, bo tak naprawdę bibliotekarz musi być zaznajomiony z historią sztuki, z technikami grafiki, no ale przede wszystkim musi być bardzo dobrym, można by powiedzieć, musi być znawcą różnych języków.
Angielski to jest język dzisiaj współczesny, ale język francuski. Niektóre książki są napisane też w języku starogreckim, a większość po łacinie. Czyli to jest ten taki pierwszy etap, opracowanie książki, czyli przygotowanie tych wszystkich informacji, które pozwolą Wam zapoznać się tak naprawdę, co w tej książce się znajduje, no i potem, czy warto dalej jakby zaglądać. Kolejnym etapem, zanim książka trafi na platformę, to już jest konserwacja, ale o konserwacji opowiemy za chwilę. Książki w bibliotece, podobnie jak i inne obiekty, obiekty muzealne, jak na przykład obrazy, podobnie jak ludzie, chorują. Kiedy zaczyna się choroba, kiedy zaczyna się sytuacja, w której książce czy obrazowi trzeba pomóc, wtedy wchodzi konserwacja. Konserwacja to taki dział, gdzie pracuje grupa osób odpowiedzialnych za nic innego jak leczenie książek. To są doktorzy, którzy z jednej strony prowadzą profilaktykę, czyli zabezpieczają książkę przed chorobami, tudzież przed dalszym chorowaniem, jeżeli ta choroba już się zaczyna, albo też leczą w sytuacji, kiedy choroba naprawdę się rozwija. Jakie choroby atakują nasze książki? Oj, bardzo różne. Od typowo mechanicznych, u człowieka powiedzielibyśmy, że jest to złamanie, zwichnięcie, w książce będzie to przedarcie, odarcie okładki, czy też wyrwanie bloku książki z okładki. Tego typu działania konserwator naprawia właśnie w sposób mechaniczny. Przyszywa, przykleja. Mają oni swoje metody, ostatecznie studiują dobre 6 lat, żeby wykonywać to zadanie. Inne choroby, bardziej wewnętrzne, które atakują książki w każdej bibliotece niestety i musimy być zawsze bardzo czujni, żeby pilnować, kiedy ta choroba się pojawia, to wszystkie pleśnie, grzyby i inne atakujące drobne ustroje. Myszy już w magazynie nie mamy, to jest przeszłość sprzed 200 lat, natomiast niestety z grzybami walczyć musimy wciąż i tu również te prace są wykonywane przez konserwatorów już z użyciem odpowiednich środków chemicznych. Co jest ważne, książka zanim trafi do digitalizacji, o której powiemy za chwilę, musi przejść konserwację zachowawczą, musi zostać zabezpieczona. To jest tak jak przed operacją, przed działaniem zewnętrznym musimy pacjenta przygotować, żeby jak najmniej szkód taka operacja na nim zrobiła. W związku z czym książka, zanim trafi na skaner, zanim przejdzie proces digitalizacji, musi zostać zabezpieczona za pomocą właśnie konserwacji tej zabezpieczającej, prewencyjnej. W jaki sposób natomiast przebiega digitalizacja, opowiemy za chwilę. Digitalizacja. To słowo szturmem wkroczyło w polską rzeczywistość, a przede wszystkim do polskich bibliotek i archiwów około 20 lat temu. Co to właściwie jest ta digitalizacja? Używamy jej zamiennie ze słowem cyfryzacja, choć nie są to synonimy. Posługujemy się nim coraz sprawniej w takim naszym codziennym życiu. Czy wszyscy wiemy, co oznacza? Digitalizacja to jest wbrew pozorom dość skomplikowany proces. Większość nas kojarzy digitalizację z cyfrowymi kopiami materiałów bibliotecznych i archiwalnych, tudzież muzealnych, znajdujących się w bibliotekach cyfrowych, w repozytoriach, w archiwach cyfrowych. Tymczasem to nie jest tylko położenie książki na skaner i wykonanie skanu. To jest cały proces, który zaczyna się we wspomnianej pracowni konserwatorskiej, gdzie książka lub inny materiał, który będzie digitalizowany, zostaje przygotowany do tego procesu. Następnie rzeczywiście książki, materiały w mniejszym formacie są skanowane. Z kolei duże formaty jak kartografia, mapy, plany, tudzież obrazy, one są fotografowane. Następnie następuje techniczny proces, który w przypadku fotografii i skanu przebiega trochę inaczej, ale polega na połączeniu i odpowiednim opracowaniu technicznym kopii cyfrowej. W momencie, kiedy kopia cyfrowa jest już przygotowana, redaktor opracowuje dla
innej kategorii użytkownika, dla użytkownika cyfrowego. Tutaj potrzebne jest jasne, klarowne opracowanie wyglądu dzieła, ale też określenie tak zwanych metadanych, czyli inaczej haseł rzeczowych, ale one muszą być skrócone i ujednolicone. Co jest istotne, to sprzęt, na którym wykonujemy digitalizację. Kiedy zaczynaliśmy digitalizować dawno, w 2004 roku, często były to bardzo proste skanery, nawet skanery biurowe. Dzisiaj sprzęt, na którym digitalizujemy, wart jest kilkaset tysięcy złotych, jest przeznaczony do odpowiedniego naświetlenia materiałów, tak żeby z jednej strony kopia cyfrowa była jak najbardziej czytelna, żeby była w jak najlepszej rozdzielczości, a z drugiej strony, żeby te cenne materiały, które kładziemy na skaner, nie zostały zniszczone. Już od 2003 roku pracujemy nad tym, żeby nasze publikacje udostępniane w ramach biblioteki cyfrowej były najwyższej jakości. A czym jest najwyższa jakość? Najwyższa jakość to jest taka jakość, która satysfakcjonuje Was, naszych użytkowników. Dlatego też, kiedy w 2003 roku rozpoczęły się prace nad Wielkopolską Biblioteką Cyfrową, największe tuzy bibliotekarstwa w Wielkopolsce zaczęły rozmawiać o tym, jak publikacje cyfrowe powinny być prezentowane, udostępniane, żeby użytkownik, który nie do końca jest naukowcem, a więc na przykład jest uczniem albo po prostu interesuje się historią, mógł się jak najwięcej dowiedzieć o tych skarbach, które na co dzień prezentowane są wyłącznie w czytelniach lub też w magazynach. W ramach Biblioteki Kurnickiej prace nad udostępnianiem zbiorów w bibliotece cyfrowej trwają już od 2003 roku. Na początku udostępniane były skany w jakości, która była możliwa do uzyskania na początku XXI wieku. Były to skany w bardzo niewielkiej rozdzielczości, takiej jak 150 dpi. Były to skany udostępniane w formacie déjà vu. W tej chwili nasze zbiory udostępniane są w bardzo wysokiej jakości, która w zasadzie w większości jest większa niż 400 dpi. I udostępniamy je w formatach dużo przyjemniejszych dla każdego użytkownika, takich jak na przykład PDF. Dzięki platformie w jednym miejscu w sposób bardzo łatwy możecie zapoznać się z naszymi zbiorami. To jest miejsce, w którym możecie przeczytać ważne informacje, dokładne opisy dotyczące każdego obiektu przechowanego w magazynach Biblioteki Kurnickiej. To jest również miejsce, w którym możecie zobaczyć dużą część zdigitalizowanych obiektów, a więc przeczytać karta po karcie, rękopisy, stare druki, ale też druki nowe i czasopisma. Dodatkowo platforma to jest miejsce, w którym możecie bardzo dokładnie zobaczyć każdy z obrazów znajdujących się w kolekcji Kurnickiego Zamku. To jest fantastyczne miejsce do zapoznania się z kartografią, kolekcją planów architektonicznych. To jest też super miejsce do badań nad regionalistyką. Platforma służy również jako nasze miejsce do popularyzacji naszych zbiorów, dlatego też zapraszamy na naszego bloga, gdzie regularnie publikujemy ciekawostki dotyczące naszych kolekcji oraz ważne informacje na temat osób, czy też ważnych wydarzeń związanych z Biblioteką Kurnicką.